się dzieje. Włoch, więc będzie git. Wulkan wybuchnie. Mam nadzieję, że się nie zgubimy. Jestem tutaj na peronie czwartym, zaraz jedziemy do Gdańska, lecimy do Włoch. Very excited about it. Nie do Włoch, tylko do Frankfurtu, potem do Włoch. Tak. A czekamy na samolot. To ja lecę. Traciliśmy już dużo naszych kompanów. Bawimy się dobrze, czekają nas 4 godziny męczarni. Jesteśmy we Włoszech. Italia, tak, drodzy państwo, miejsce cudownego makaronu. Po dwóch ciężkich lotach i po wielu godzinach spędzonych na lotnisku dotarliśmy do Napoleonii. Dzień drugi. Dzień drugi. Jest pięknie, widok. Tam widać mega dobrze i widać całe to miasto i morze właśnie. For you today, and we're seeing things we learned when we went to Poland. Ladies and gentlemen, presentation here. My mamy mnóstwo energii, jak co dzień. Czym płynie? Piękne, piękne morze. Piękne. Po prostu jest taki spokój. A nie masz pustki? Hania, gdzie jesteśmy? W ratuszu burmistrza. I ragazze, no widzą ludzi, gdzie jest przepięknie, kocham Włochy. Wszystko zalane. A dzisiaj? Dzisiaj? Na upał. Poszliśmy znowu na ławeczkę i siedzieliśmy jak zawsze, kiedy mamy wolny czas, czyli w jakimś miejscu prawie zasypiając, zgadałyśmy o swoich życiach. Było fajnie. Gdzie byłyście? Wszędzie. To była pizza. Pizza były 4 rodzaje pomidorów. The most important is where on Sorrento. And you can see the architecture. There are 2 types of architecture. This one here is teraz nie wieściutka. Jest ekstra pogoda. Taka ekstra do kwadratu. Bum, bum. Tak jeszcze nie było. Bum. To jest najlepszy dzień mojego życia. Sytuacja jest przepiękna. Wczoraj. Po wczorajszym ochrzczeniu naszym grupowym wydaje mi się, że nastąpiło pewnego rodzaju wynagrodzenie tego czasu. Nie? No. To jest jednak kupa. To makaron. Few remains of the very old medieval and the animals, you see cows, bulls, horses, etc. Stop in there. Bawa z rumem jest bardzo dobra. Jakby się je skąpili, wyjmujesz? Robimy lemoniadę dzisiaj. Chcieliśmy po chorej ilości schodów. Okay. So as you can see, the pressure. See the application of hydraulic. Oh, tak. Una botella grande. I invece una lattina di Coca-Cola. Smutno, smutno. Ale makaron nie zjem przez 2 tygodnie. Ale ciebie zależy od której babci. Fajnie, też tak zareagowała, a druga. Tak. Teraz muszę. Kończymy wyjazd. No i się ciepło zrobiło. Nie chcę wracać do Polski, to jest bardzo przyjemne. Ciao. Czemu twoja kanapka zmutowała?